mam normalnie wbity na chatę z ulicy, ty! O! Hasta luego, Marika, mi no taki. Love you. In the face. Like! Jump, spider! Jumpy. Ła, raba, rapid, jest faster. Patrzcie na korzenie tego drzewa. Jak to ma grube. To jakby parę drzew było w jednym. Gracias. De nada. Venga. You do for me really a lot. Oh. Gracias. Hello, good luck. Okay. Dobra, bardzo zawdzięczam dzisiejszą podróż. Będziecie mieli na końcu odcinka zdjęcia moje z nimi. Kurczę. To, że ich kochać, to mało powiedziane, nie? Naprawdę. Zrobi dla mnie tyle. Pod wagonem Vento. Dzięki nim zwiedziłem to, co zwiedziłem. I no, tak naprawdę połowa z was może tego nie zwiedzić, ponieważ da się tylko tu autem dojechać, kurczę, wiecie? I autem się poruszać. No chyba, że zrobicie to tak jak ja, w wielu sposób, chociaż nie polecam. Zresztą, wiecie, mi się udało, no i oby wam się udało. Kurczę, tylko ona powiedziała, że gdzieś tu bas się zatrzyma. No i liczę na to. Kupiłem sobie kolem. Jestem na przystanku autobusowym, ale mam widzę niedługo do Eskarki, Eskaregi, jakoś tak, co to jest tym, co wam mówiłem. Za 100 pesos. Wiecie co, pieprzę to i dam te 100 pesos, bo ja nie złapię tutaj autostopa. Choćby skały strały, nie dam rady. Rozumiecie? Ludzie tu nie są skłonni na branie ludzi chyba z tatuażami albo przez tą koronę na autostopa. Niczym. km jest do Eskarhei. Jest autobus. Hola, Eskarhega. Dojechałem. Patrzcie. Jestem. Nie ma co tu być dłużej. Miasteczko przejazdowe. Melony. Ale buziki. Tu zajem. Zaraz coś sobie pójdę zjeść, nie? Jestem mega głody. Nie jadłem od dzisiaj nic. Kompletnie nic nie jadłem dzisiaj. A jest godzina 19. Niezdrowe to dla mnie. A tymczasem patrzcie, jak to zajebiście kurwa jest. Ja to lubię. Ale mój brzuch się już odzywa, wiecie?
Gracias. Mam normalnie wbity na chatę z ulicy, ty! Wariaty tu mieszkają w tym mieście, dojebają. Polami go. Za dwa takie zajebiste banany zapłaciłem 4 pesos, kurwa. Nie całą złotóweczkę. Szukam sobie picia. Haha, mam tu dzisiaj humor. Tak, tak. Kobym. Patrz, jakie kole tu są. 3-litrowe. A wziąłbym na chętnie wszystko. Czy znalazłem swoje objawienie? Tu może być. A to, to chłodzi, to nie chłodzi w ogóle. Co to? Jabłkowe coś. Nektar de pina, nie lubię ananasu. Macie nawet wino bardzo ostre. Ostre jak te suki, które chcą się tylko jebać. Ale jebać je. Co ja bym, kurczę, sobie zjadł? Może jakieś żelki? Może jakieś żelki? Powiedzieć wam coś, czego się kurwa boję. Jestem uzależniony od coli, kurczę, bo jest jeszcze tutaj tania. W Polsce mnie to ograniczyło, że była droga. Dobra, ogarnij się, gąsior. Więcej nie kupujesz coli, rozumiesz? Okej. Okay. Dobra? Nie. O? O? A! Jak to nawet takie powerade w pusty macie? O, okej, okay, no problemu, amigo. Ampery tu są jakieś. Przestałem Coca-Colę. Będę zdrowszy. Pomożecie mi? Idę. Miu. Szybka zmiana kadru. Jej. Teraz szybsze kroki, szybsze kroki. Teraz szybkie plucie. Wystarczy wszystkiego. Gdzie? Woda kokosa tylko. Jej. Ha. What the fuck, yeah, man? Salam, amigo! Oh, siema! Yes. Siema! Come on! Como estás, amigo? Mucho bien? Estoy... Thank you very much. Ja estoy turistom, ja español es un poco. So... Spanglish. English? In Spanish. Gabacho. Ich muss kamur. Donde es el good pollo? Mucho bien, kamur. Papa. Pollo is ha. Tacos. Poros ahí? Tacos. No, wey, tacos. No. Tortas. Donde es de tortas? La vuelta. Vamos, te llevo y me como las dos tortas porque tengo hambre también, verga. Me subo. No entiendo, amigo. Que me des rápido. Rápido. What do you mean? Necesito... ¿Torta? ¿Mucho? ¿$10? ¿Dólar? ¿Cuándo es? ¿$10? ¿Para ti? No, mi amigo. Bueno, sí, chicos, dólar. Yo estoy polaco, no mucho peso. Ah, ok. No dólar, amigo. Szukam dobrych tortas. De verdad son un bello público. Un aplauso, señores, para todos ustedes. Muchas gracias por el apoyo en estos 40 años de Junior. ¡Gula! ¡Así se goza!
szamę dostałem. Kurwa, co ja dostałem w ogóle? Co ja zamówiłem? Tak szczęśliwe, że tu w ogóle dotarłem. Jutro Kampasza albo w stronę Meridy, no albo w dół, nie? Do Chiapas. I... do... Ty ludzie, powiedzcie, gdzie ja mam szukać w ogóle takie informacje? Moje życie to jest wielkie jedno YOLO. Ja mam znajdywać informacje odnośnie miasta, jak, których nawet ja nawet nie wiem, że będę. Ten kurczak jest zajebisty. Zamówiłem jeszcze sobie spaghetti. Nie wiem, co to jest. No i pire. 140 pesos. Patrzcie, ile tego jest. Ja pierdolę. Jak ja to zjem, to jestem kozak. Jeszcze gorące. Nawet nie wiem, co to jest. No i pire. 140 pesos. Powiem tak. Po tym łóżku, powiem, kiedy kurwa jeszcze mogę, chodziło w chuj małych pajączków, nie? Ja się zastanawiam, co mnie kurwa tak swędzi, co tak mnie gigoczy, kurwa, a w chuj po tym łóżku małych pająków, kurwa, czajcie? Powiem, kurwa, to tylko na wideo na YouTube, żeby ludzie widzieli. To jest ten dzień, to jest ten dzień. Opuszczać będę Escarcigę. W Meksyku to nawet filmy macie na dworcach. Takim nabrzeżem się jedzie. Pięknie, podobno można tutaj sobie wypożyczyć łódkę taką rybacką. Ogólnie Champagne to miejsce, gdzie rzeka Champagne wpływa do Morza Karaibskiego. Pod bojem hiszpańskim miasto było ośrodkiem cywilizacji Majów. Nazwano je Chacaputun lub Champutun. No, zmieniło nazwę teraz na Champagne. Z tamtej strony jest wyjście chyba. Dobra, to jest wyjście. Jest inaczej niż w Cancun. W Playa czy to w Tulum. Mam porobione screeny, co powinienem, jakie miejsca poodwiedzać. No i wam raczej nagram. Tylko teraz idę raczej do hotelu. I do hostelu. I w tym hostelu będę mógł sobie za friko rower wypożyczyć. To będzie dobra opcja, wiecie? Naprawdę do zwiedzenia całego Kampasze. Perfect plan. Dobra, wpisuję już sobie mapę i zaraz się widzimy pod hostelem na jałów. Ej, te autobusy sorry, a to są naprawdę wygodne. Z Escarcigi tutaj przejechałem niedługi okres czasu. Zajebiście trafiłem. Inne miasteczko jest. Inne taksówki jeżdżą. Wziąłem sobie hostel Casa de las Quals, jakoś tak. Za 400 pesos mam dwie noce. To jak widzę, będę miał dużo do zwiedzania. Marysia! Ale z tego co czytałem, to Kampasze bardzo dużo ma budynków, które są kolorowe. Patrzcie, jaki klimat. Lubię kolor żółty. Ogólnie lubię kolory. Kolory są piękne. Nie wyobrażam sobie ubierać się tak jak większość lasek w tych czasach. Tylko czarne albo wiecie, zmienią top na inny, ale spodnie, wiecie, podobne te same. Trochę kreatywności, dziewczyny, jeśli chcecie zdobywać chłopaków. Come on!
ale wąsko. Nie na takiego dzika jak ja. Jak oceniacie czapeczkę? Dwie czapeczki, kurczę, kupiłem sobie za 140 pesos, 28 zł. Ła, kurwa, zajebałem. To jest naprawdę nisko. Yo, Pot mi wpada do oka i mnie szczypie. Tam czy tam? Tam! Ale buczy, ale buczy. Domino pizza, oni są dobrzy. Mieszczenka, kurwa. Zabicie? Groźna gęś. Je! Macie, w Meksyku macie takie w ogóle tak wysoko chodniki, a ulice tak nisko. Przekminione to na level dobry. Teatr Kampasza. Właśnie tu muszę iść. Nie dzisiaj, ale jutro może. Fajnie. To jest jakiś fort, czytałem. Jaki to kurwa fort? Jak tu ludzie mieszkają w tym. Ale to jest wielkie. Jest dużo do zwiedzenia w tym Kampasze. Czapka mi się kurwa spociła. Jakie uliczki. Wariackie. Patrzcie, jaki dojebany kadr. Nie żeby coś, ale no te Kampasze jest naprawdę ładne. Każdy budynek ma inny odcień. Koza! To by nie chciał czegoś takiego zobaczyć. To na końcu jest taki posąg, który też widziałem w internecie, że muszę zobaczyć. Nie wiem, czy to jest... Good amigo. Yeah. Nie wiem, czy to jest ta ulica, czy nie, ale jest tu też tak sławna ulica z barami, restauracjami, wszystkim. Tak jak w Playa del Carmen, w Jabeniu. 59 kale, nie? Amigo, más tarde. Gracias. Dawno tego słowa más tarde nie używałem. No ale powiem wam, że muszę iść to zjeść. Coś wielkiego. Jestem. To jest ta słynna 59 ulica. Hola. Uno menu parem. Gracias. Zamówiłem sobie takie coś, nie? Coś pięknego, tyle sera na frytkach, to jest osranie. No i browar Victoria, nie? To jest moje chyba ulubione piwo w Meksyku. Zdrowie. Ale dobrze wyglądam. Kurczę. Czapka Adasia z czerwonymi elementami. Lawa się nosi. Gracias. Provecho. $125 poszło w pizdu. Czasem tak bywa. Bym zjadł kurwa dobrą bagietę za to. Piwo spoko. Nie wiem, nie było to ani trochę warte tej ceny. Ani trochę. Mięso jak gryzłem to było za... Kurwa, znów mnie zrazili do jebanego mięsa innego niż kurczak. Mega chujowo zrobione było mięcho. Tutaj jest dużo osób. Ale ładnie ktoś pachnie. Pięknie ktoś pachnie. No może to było jedzenie? Ładnie. Chyba skoczę sobie po rower do hostelu. Mieszkam w forcie. Plaza de la Republica.
dochodzimy do jakiegoś parku. Tam ktoś ślub jakiś wali. Robimy pół koła. Nie będę całego koła robił naokoło tego. Ale spokój. Mega spokój jest. Jeszcze jakiś wielki kościół. Wiecie co, od paru dni męczymy konkretnie kaszę. Ale też wyobraźcie sobie sytuację, gdzie w hostelu kaszle. Bądź wczoraj to miałem jakieś pojebane w ogóle kaszel. Nie pozwoli mi w ogóle funkcjonować. Wcześniejsze dni też. Dzisiaj też jest spoko. Nie wiem, co mu się wczoraj odwaliło. Ciemeczka, pytałem się, gdzie jest jakieś fajne studio tatuażu w Kampaszu. Wziąłem sobie rower, który bo nie każdy po chuju działał. Wziąłem po prostu taki, który fajnie wygląda. Mieszkam w fortecy. Jo, jazda. Tam do przodu jest mola. Molo. Lecimy na molo. To jest posąg Franciszka Madero. Galeria Kampesza. Lecimy tam do niej, zobaczymy sobie, co to jest. Jak gdzieś tu zaparkuję mój motocykl. Jak się wjeżdża do tej galerii. Nie ma to jak jazda pod prąd. Co, gdzie ja niby tu mam rower? Zaparkowałem swoją furę. Między tymi furami. Kluczyk na tym. Hola, donde jest entrada? Okej, okay. Gracias. Ale ładnie pachniało. Dobra, zostawiam mojego Ferrari. Moje Ferrari. O, tu jest. Z drugiej strony wbita. Ja maseczkę wziąłem? Każdy tu ziomeczek jest, kurczę. Ja też jestem ziomek. Humalski blok.